O stworzycielu duchu przyjdź, nawiedź dusz wiernych tobie krąg, niebieską łaskę zesłać racz, Sercom, co dziełem są twych rąk. O cielem jesteś zwan. I najwyższego boga dar tyś namaszczeniem naszych dusz zdrój żywy miłość ognia żar. Ty darzysz łaską siedem kroć, bo moc prawicy ojca masz. Przez ojca obiecany nam, mową wzbogacasz język nasz. Światłem rozjaśni naszą myśl, w Serca nam miłość świętą wlej, I wątłą sława bożność naszych ciał. Po Pokrzep mocy swej. Nieprzyjaciela odpędź w dal i Twym pokojem obdasz wraz. Niech w drodze za przewodem Twym miniemy zło, co kusi nas. Daj nam przeć Ciebie Ojca znać, dajby i Syn poznany był, i Ciebie jedno tchnienie dwóch, niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozpoczniemy i to nasze spotkanie samodlitwą. modlitwą. Zdrowaś Maryjo, waski Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoczywota żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, matku Boża, módl za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, waski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoci wota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, Skipelna pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owo żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci nasz. Amen. Maryjo, królowa serc, módl się za nami. Kochani, dzisiaj będziemy poruszać aspekt naszego życia w Jezusie w kontekstu poznania samego siebie, a to jest powołanie prorockie, czyli aspekt prorocki. Poznać się jak prorok, prorokami bożymi. Mówi się, że prorok jest, jest usta Boża. Prorok se staje, daje na dyspozycji Bogu, aby Bóg e, korzystał ta usta dla dobra e, narodu. Prorok je, nie jest dla siebie, jak każdy charyzmat, jest dla dobra, dla budowania wspólnoty. Więc prorok e, ma rolę, aby e, Dało pewne światła wspólnoty, czyli narodu, pewne zachę, zachęty, pewne też upominanie, aby nie błądził drogą, aby wracał na drogę. Więc Bóg przez proroka koryguje drogę swojemu narodu i, i, i ludźmi, do których wisiła proroka. Prorok jest osoba modlitwy. Prorok pierwszy jest tak, który on sam żyje to, co trzeba przekazać drugim. On sam żyje tym słowom, które niego buduje, buduje i kształtuje. Prorok swoje posługi jest wolny. E, wolny e, na pewno naraża się też na frustrację. Kto będzie uwierzył naszymi słowami, ale prorok jest wolny od tego, bo je, e, on przekazuje co to Bóg chce, nie e, nie, związa, nie, e, nie oczekując e, sukces e, dla siebie tylko, aby Bóg był przez to uwielbiony i aby Bóg był zadowolony. Prorok jest też gotowi właśnie być poniżony, odrzucony, dlatego ta wolność proroku, znaczy prorok, służba proroka nie jest łatwa. E, jeden od aspektów, które idzie mimo że możemy się ćwiczyć właśnie w tej aspekcie prorockim, e, to jest korekta braterska, e, e, korekta, e, które się praktykuje w rodzinach, czyli wspólnotach i e, zazwyczaj e, jeśli mamy doświadczenia, znamy, że to nie jest tak łatwa praktyka i służba. Ale koniecznie to jest aspekt miłości, to jest aspekt Boży, który, przez które się też poznajemy, czy nam je łatwo korygować, upominać, podnosić i trzeba ma w pewnym sensu znać, czym jest ta korekta. Korekta braterska jest czyn miłości do brata, do siostry, które... Trzeba pomóc z, z Bożą pomocą i mądrością i światłem, aby skorygowała pewne swoje zachowania i drogę i aby szła prostą drogą, Bożą drogą. I często osoba nie jest świadoma. Często mi, my, e, my sami trzeba, e, każda osoba trzeba te korekty, bo pewne aspekty naszej osobowości mi nie widzimy, ale vidi, dru, widzi druga osoba. Dlatego potrzebujemy drugiej osoby, aby nam w tym pomogła. E, Jedna od zadania jest da znamo koregować. Nie tylko mówić, jak się mówi, mówimy o prawdę, ale jak mówimy o tę prawdę. Zazwyczaj tu nam pomaga złatna reguła, która mówi aby robić wobec drugich to co by chcieli, aby drugi robili wobec nas. I to bardzo też jest przydatne w braterskiej korekty. Znaczy jak korygować, jak upominać drugie osoby, właśnie tak jakby mi chcieli, aby mi byli opominani. Nikt v koregovanju, torej opominjanju, ne bi hotel, da bi bil v sondzoni, da bi bil v čucu, da bi bil po gardzoni. Zato uh, te reči uh, ne možemo korekti. Korek, kore, kore, korekti. Znači, zavšek ta korekta je zvezana z ljuboščem, črn vsemu tež, pokorom, do podeščem pokornim, sa respektom do osebe. Osądzamy grzech ale respekt do osoby. I e, delikatno, e, korektaj zawsze, e, kto koreguje, czyli podnosi, nie tylko upomnia, też trzeba podnosić osobę. Czyli być gotowi e, podnieść ciężar tej słabości, e, e, czyli tego upadku, e, które osoba żyje, w którym jest, aby mogła wyjść z tego. Więc nie tylko upominać, ale podnosić osobę, czyli modlić się za osobę, w pewnym sensie stawać się z osobą, ofiarować przyjaźń, gwarancję, że będzie pomagać. Na pewno. Na ile e, bendemo zdolni przyjmować korekte, na tijele bendemo teš dobri korekty. E, korekte. I znamo że često reagujemo na korekte. Znači, pitanje koje možemo sanalizovati, vaši poznanje sebe, jak kore, e, e, reagujem na korekte. Čili se buntuje, cos, čili se usprawiedliwiam. I też jak reaguję, kiedy koreguję za wszystkim tym e, podejściem, dobrym, z pokorą, za nieosądom, za e, e, przyjazną, e, jeśli osoba też odrzuca, jak reaguję. Czy jestem wolny e, przyjąć też i takie odrzucenia, jak sam Jezus i prorocy e, su przyjmowali. Więc tu się możemy bardzo poznać właśnie tej relacji e, Krista e, Proroka e, w aspektu naszego, naszej służby, aby pomóc wybudować osoby szczególnie aby pomogli ludźma osobami, które są koło nas, w naszych rodzinach i naszych wspólnotach, odnaleźć te Boże drogę, drogę miłości, drogę świętości. Niech nam Matka Boża, która właśnie Matka dobre rady, a tu jest bardzo ważna ta rada, jak słuchać drugiej osoby, jak podejść drugiej osoby pomogne, pomaga właśnie odkryć taj dar i otworzyć się tą daru brackie korektę. Chwał Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Jezu żyjący w Maryi Przyjdź i żyj w sługach swoich, w duchu Twojej świętości, pełni mocy Twojej, w doskonałości dróg Twoich, w prawdzie cnót Twoich, w jedności tajemnic Twoich. Panuj nad wszelką potęgą nieprzyjacielską, w duchu Twoim, na chwałę Ojca. Amen.